mnie zmęczyliście! Ale warto być zmęczonym we wspólnocie. I to jest najpiękniejszy wieczór. Być zmęczonym, dać siły dla parafii. Dla tych, z którymi jesteśmy. To dopiero pierwszy dzień. To dopiero pierwszy dzień. Kochani, jest mi bardzo miło, że przyjęliście zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że posmakowywaliście ciasta najwspanialszej kobiety, która 37 lat w Ostrowcu jest kucharką. Pani Aniela. Anioł dusza, anioł kucharka. Jej nie ma, a wy smakowaliście jej ciasto. Ja w tygodniu jeszcze jej podziękuję. Tak się składa, że jeszcze dzisiaj już jestem z wami, od wczoraj, ale do końca miesiąca jeszcze prowadzę ośrodek. I muszę krążyć między wami a ośrodkiem, bo tam jeszcze są grupy, jeszcze muszę to wszystko zdać, rozliczyć, a potem przyjąć waszą parafię. Więc ją uścisnę i podziękuję za to smaczne ciacho. Brawo dla pani Anieli! Zostawiamy niedosyt i myślę, że będziemy szukać spotkania, żeby jeszcze pożegnać lato. Chcecie żegnać lato? To pożegnamy jeszcze kiedyś lato, bo scena jest, stoliki są. Umiecie piec ciasto? A chcecie teraz dla księdza Piotra kiedyś upiec ciasto na takie spotkanie? Dajecie słowo? Mogę trzymać? Dobra. Ja ściskam DJ-a i jego pomoc. Kochani, kilka osób poproszę, żebyśmy sobie tam uporządkowali to, zanieśli na plebanie to, co zostało. Ale nie wszyscy, bo plebanie jest mało. O. Ci, których patrzę i znam jeszcze z Pawła, to niech chwilę zostaną, ja już ścisnę. Ja tęsknię do was, też. Natomiast zakończmy to nasze spotkanie modlitwą. Podziękujmy Panu Bogu za to, że w niebie wszyscy święci się cieszą dzisiaj z Matką Bożą. Ona jest w niebo wzięta. I tam w niebie nie ma smutnych, rozumiecie? Ja nie chcę iść do nieba. Jeżeli kiedyś w niebie moja dusza nie będzie tańczyć, to ja nie chcę iść do nieba. Chcecie iść do smutnego nieba? A wiecie, jak się nazywa smutne niebo? W tamtym kierunku nie. Idziemy do nieba? Więc dziękujemy Matce Bożej za to, że wyprosiła nam łaskę pogody, to spotkanie, waszą radość, chęć do śpiewania. Jesteśmy wszyscy poblokowani. Panu Bogu chwała. Kochani, jesteśmy wszyscy poblokowani. Ksiądz się zastanawia, śpiewać czy nie śpiewać, tańczyć czy nie śpiewać. Uśmiechać.